Halo, halo, halo! Witam wszystkich bardzo serdecznie na swoim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w Kingdom Rush Frontiers. Oczywiście potem będzie stream z Goticzka. No i tak. Postaram się więcej mówić. I pokażę wam... Bo te mapy Halloweenowe są trudne, dobrze? Moon Speed, Extra Speed. On ma Extra Speeda, to są zombiaki. Się z cmentarzy wykluwają. One nie są zbyt mocne. No to ten Extra Damage. I ten ma chyba... No ma, tak, ma kanibalizm. Dobrze wiem. Boże Księżyca, Extra Szybkość. I tak są szybkie te kreatury. Te nietoperze, to... To są wilkołaki, bardzo ciężkie, skillami wiesz najlepiej wykończyć, tak samo jak tych likan, tylko likan w drugiej formie ma dużo lepsze statystyki niż tutaj. Ten wybucha po śmierci, niewrażliwy na ataki fizyczne, właśnie. Niezablokowywalny. To można zablokować, bo on ma już atak, więc może atakować. O, 800. To ten z jedynki duch taki z mieczem miał 400 tylko. No, jest dużo mocniejszy niż w jedynce. Większy damage ma jeszcze kilka aurę. Więc tak. Jeszcze dwóch bohaterów mi zostało do pokazania. Znaczy maga... Nie wiem, czy ktoś maga i to panią widział. Bo maga tylko raz użyłem i to i pani pilującej, bo to słabe jednostki były. Nie mogę być głupi. Nie mogę być chciwy. Więc tak. Tutaj nekromantów. Kule, tak. Nie duchy, tylko kule. Więc tutaj dwa. Więc tu powinienem sobie dać tego. Co tutaj? Tutaj dać te... No wiadomo, o co chodzi. To jest jakiś ranny typek. Martwy, nie wiem. Dobra, już można iść. O kurde, złą strategię chyba wybrałem. Zbyt bardzo w skupie siła, zbyt bardzo greedy.
Puszta. Co to jest puszta? Chyba uczta papieryczna jakaś. Myślę, że nas wszystkich zje. Chyba armia. Nie wiem, o co chodziło puszta. Co to znaczy? Ale groźne. O, groźne istoty. Więc tak, robimy tak, typka. O kurde. On napadnie. A nie padła na szczęście. Opad, zaszczał się. Kurde, jakie to ciężkie jest. Dupę. Zapomniałem, duchy nie mają szkieletu. No strzelaj. Kurde. Oda opi jest, ale niestety tylko na jedną mapę jest. No to jest sekundary. No, na damage'a nie mocnego, tylko mocne skille. Behawioralne. No tak. Te abominationy, to rzućmy tutaj taką kiełki bomby na nich. Bo są nieprzyjemne istoty. O kurde, muszę więcej gadać. Ktoś mi mówił na tym. No to co jest, kurde? No zrób. Kurde, wilkołaki. Nieprzyjemne. Te pieprzone koksy idą, lykanie. Wy sobie chyba żartujecie, że tu lekanie idą. Na szczęście ten gnój nie atakuje obszarowo. A też bym mógł twórcą głupi pomysł do głowy wpaść. O, to są wampirzyce. One mają wyssanie życia prawdopodobnie. Są ciężkie. Znaczy samice tego króla wampirów, tego księcia mrocznego. I ona jest właśnie do eliminowania tych wampirzy z jednym hitem za pomocą swojego skilla.
Bo ona jest antywampirem, tak jakby. Werewolf. Nasze się zwykły. Jeden dziwny z wielkim HP. To jest najpierw człowiekiem. Potem bestią. A kurde. No długo to będzie trwało na nagranie tego odcinka. Panienko, szybko. Nie trzeba. No, skończył jej się cooldown na szczęście. Kurde, ile tych nietoperków idzie. To oni się całą armią, kurde. Ja bym z armią NATO walczył. Tak jest ich dużo. Halo? Dlaczego oni mają czapki takie jak piraci, Lika? Nie wiem. Może jakieś satelistyczne nawiązanie do czegoś? Nie wiem. Teraz lecimy. Wszędzie nietoperki, kurde. Ale chwilę spokoju z nietoperkami. No bierz i... Bierz i laska się respi. Ja pierdziele, jak one się leczą. To wampirzyce. Kurde, ciężka przeciwniczki z nich. O, to są takie przeciwniczki, aby wykraczały poza czwarty poziom wieży. Jakby trzeba było jeszcze jeden poziom wieży, by to robić, żeby móc je bez tej pokonywać bohaterki. O, nietoperki, spadajcie mi stąd.
Niech zbuduje nareszcie te. Kurde, no dawaj. Szczerze się szkieletu nie mogą ukraść życia. Dobrze. Czy mogą? Nie wiem. Po prostu kul tam był. No, będę miał dwie gwiazdki, ale trudno. Ta mapa jest naprawdę trudna. Hanto Barrier razy 4. A to nie będzie trudne. Na drugi level szybko te. No, nawet ogień tym duchom nic nie robi. Z tego trzęsienia ziemi. A, podpala się jednak. Nie wiem, jakim cudem duch się podpala, a niech będzie. No bo tak, bo to ciepło i się podpala. Dusza. Demon by się chyba nie mógł podpalić. Według logiki fantazy. Jeszcze tylko 800 golda litości. Taki hapiasty, a mam mniej od tkanina damage'a. I dobrze. I łatwo. Lykan 3. Werewolf 20. O, 20 kłaków, nie dobrze. Szybko. I tutaj z drugiej strony. To ten jeździ jest słaby właśnie.
Nie ulepszyłem na maksa. Ile ma damage'a? O, na szczęście niedużo. To było 50 do 70, ale szybciej bije pewnie niż ten. Lika. O kurde, ile ich idzie. Trudno jest. Ile ja już nagrywam? Te 4 minuty, bo o, na Boga. Zaraz będzie boss i koniec. Bo na końcu dużo Lycan będzie, więc to są lepsze. Damy głośniej muzykę. Muzyka z bossa jest fajna. O, no jest
Lifestealerem. Nie dziwię się, że mu mniej HP niż innym bossom dali. Kurde. O, kilaurę ma, kurde. Szybko. Ja pierdzielę. Udało się, choć na dwie gwiazdki. Następnym razem sobie nagramy panem Karkinosem. Cancel Rablet. Aha. Ciekawe. No nie, nie mam mocnego tego żyćka. To typek. Magię grałem i tą też grałem. Na nagraniu. Nie ma sensu. Kto widział, kto widział. Kto nie widział, to nie widział. Trudno. Polecam odcinki poprzednie oglądać, je lajkować, ogólnie do łapkowania filmów moich jak się podobają, do łapkowania tego filmu jak się wam podoba, do zostawienia suba, jeśli chcecie więcej filmu na moim kanale, więc... To ja tak przełączam, głupi. Jeszcze nam pozostanie ten smoczek do przetestowania, on jest OP. Ale najpierw Karkinosa, który nie wydaje się OP. On może się przemieszczać po wodzie, jeszcze sprawdzimy. No tu te z pustyni na początku pójdą, to będą słabe. Tu się zwiększa szybko. I poługa. To są też Boltzwajny.
Powiem wam, czym się różnią. Mają po prostu większy damage i większe HP. I chyba od korsarzy. Im chyba mogą być obszarowo, nie wiem. Blokowaliśmy tę wampirzycę i tego bossa. Kiedyś będzie odcinek z tych wszystkich dodatkowych, znaczy z encyklopedii, achievementów i co robią upgrade'y. Więc to było na tyle i z bohaterów też. To by było na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.